To już 10 dzień maja, piątkowy wieczór, godzina 21. Czas w takim razie rozpocząć kolejne wydanie Panoramy Chodzieckiej. Paweł Hajman, gorąco Państwa witam i zachęcam do tego, abyście pozostali Państwo przed telewizorami przez najbliższe 90 minut. Jestem przekonany, że będzie warto, a to oczywiście za sprawą najistotniejszych wydarzeń związanych z ziemią chodziecką. W dzisiejszym wydaniu Panoramy m.in. chodzieckich strażników miejskich zapytamy o to, jak sprawuje się chodziecki fotoradar. Także dzisiaj wielkie podsumowanie długiego majowego weekendu na drogach powiatu chodzieckiego. Nie będzie brakowało w dzisiejszym naszym programie odwiedzin we wnętrzach kościoła pod wezwaniem świętego Floriana w Chodzieży. Tam przed tygodniem odbywało się uroczyste nabożeństwo związane oczywiście ze mszą odpustową. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wielki filmowy koncert, który odbywał się we wnętrzach sali widowiskowo-kinowej Chodzieckiego Domu Kultury. Oprócz tego cały szereg istotnych informacji związanych oczywiście z ziemią chodziecką. Raz jeszcze gorąco Państwa zapraszam. Co zrobić, aby stan miejskiej kasy był lepszy? Niektórzy twierdzą, że warto kupić fotoradar. Inni z kolei uważają, że fotoradar ma służyć przede wszystkim bezpieczeństwu na naszych drogach. Jak jest w rzeczywistości? To pytanie postanowiliśmy zadać komendantowi Straży Miejskiej w Chodzieży. Pracowników tej właśnie instytucji zastaliśmy przy pracy na ulicy Słonecznej. Chodzieccy samorządowcy przekonują nas do tego, że zakup fotoradaru był w pełni uzasadniony i ma służyć poprawie bezpieczeństwa na chodzieckich drogach. Spora część mieszkańców regionu jednak podkreśla, że to urządzenie i maszynka, mówiąc kolokwialnie, która służy zapełnianiu chodzieckiego budżetu. Jak jest naprawdę? Oto postanowiliśmy zapytać w dzisiejszym wydaniu Panoramy komendanta Chodzieckiej Straży Miejskiej. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam państwa. Fotoradar na chodzieckich drogach jest od kilkunastu dni. Czy możemy mówić dzisiaj o ilości fotografii, jakie wykonał, czyli o przekroczeniach popełnionych w większości przez mieszkańców regionu? Do dnia dzisiejszego staliśmy w ciągu 10 dni. Wykonywaliśmy pomiary. Na chwilę obecną mamy zarejestrowanych zdarzeń około 200. Dotyczących przekroczenia prędkości. Panie komendancie, o tym informujemy podczas naszych spotkań. Informujecie także w lokalnej prasie o tym, gdzie fotoradar w poszczególnych dniach się znajduje. Warto odwiedzić stronę chodzieckiego ratusza. Warto także zajrzeć do chodzieckich gazet. Tam szczegółowa informacja. Jak najbardziej, tym bardziej, że postanowiliśmy zrobić to też troszkę inaczej. Zaczęliśmy od umieszczenia znaków zgodnie z planem organizacji ruchu. Te znaki stały kilka dni wcześniej, zanim wykonywaliśmy pomiary, żeby przyzwyczaić kierujących do tego, że będziemy wykonywać pomiary. Również jest taka informacja na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, gdzie można znaleźć ulice, na których będziemy planowali dokonywać pomiarów. Ma to przede wszystkim działać prewencyjnie. Rzeczywiście głosy, które tutaj wiele słyszymy dotyczących i Straży Miejskiej w ogóle w całej Polsce, jak i nas tutaj chodzieckich strażników, mówi o tym, że mamy zarabiać pieniążki. Tak wcale nie jest. To ma być przede wszystkim działanie prewencyjne. Z drugiej strony, patrząc na to, jak to się odbywa, mamy już swoich rekordzistów na niektórych ulicach. Możemy zdradzić tajemnicę, panie komendancie? Dokładnie, jeśli chodzi o ulicę Kochanowskiego, teren przy szkole podstawowej 77 na ograniczeniu do 30 km na godzinę. Kierowca dwukrotnie ten sam został zarejestrowany. Na ulicy Paderewskiego też, gdzie jest ograniczenie przy gimnazjum do 30, mamy też rekordzistę 70. I na ofiar Gór Morzeskich, rejon Urbanowa, na 40 96 km na godzinę. To świadczy o tym, że rzeczywiście jest potrzeba dokonywania i kontrolowania tego, jak się odbywa ruch, bo kierowcy nie stosują się do ograniczeń. Nasi telewidzowie może są teraz w stanie to zauważyć. My przy ulicy Słonecznej znajdujemy się od kilkunastu minut. Rzeczywiście pewnie kierowcy przekazują sobie tę informację, że jesteśmy w tym miejscu, ale jeżeli musimy mówić o prewencji, to ten fotoradar spełnia swoje zadanie, bo kierowcy podróżują tutaj zdecydowanie wolniej. Dokładnie. Myślę, że ten początek, kiedy jest rozstawiane urządzenie, bo w tej chwili jesteśmy właśnie na ulicy Słonecznej, gdzie strażnicy dokonują właściwych pomiarów w celu wykonania kalibracji i ustawienia urządzenia, musi się to odbyć w prawidłowy sposób. Te pomiary pozwalają na prawidłowe wypoziomowanie urządzenia, na skalibrowanie, żeby zdjęcia były prawidłowe. I w tym czasie, kiedy jesteśmy, rzeczywiście widać, że kierowcy reagują pozytywnie, ale mam nadzieję, że to nie tylko na to, jak jesteśmy widoczni, tylko będą reagowali pozytywnie w czasie całego dnia, kiedy będą wtedy przejeżdżać. Przy ulicy Paderewskiego, panie komendancie, na wysokości miejskiego gimnazjum w Chodzieży mamy ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kiedy tam panowie dokonujecie pomiaru, to od jakiej prędkości to urządzenie wykonuje zdjęcie?
Nie chciałbym zdradzać progu, jaki mamy ustawiony pomiar urządzenia, które my posiadamy. Jest to Multiradar CD. Jest to urządzenie, które dokonuje pomiarów w zakresie od 25 km na godzinę do 250. Pracujące w różnych warunkach opadów deszczu, śniegu, wiatru, słońca przy temperaturach od minus 20 do plus 60 stopni. Mamy ustawioną prędkość zgodnie z obowiązującymi przepisami 11 km na godzinę. Taki jest próg wynikający z rozporządzenia ministra infrastruktury. My stosujemy troszkę jeszcze większe ustawienie, zdając sobie sprawę, że rzeczywiście ma to działać prewencyjnie, a nie ma to działać rzeczywiście w ten sposób, jak wszyscy sądzą, że ma to być skarbonka dla zarabiania pieniędzy. Panie komendancie, zupełnie już na koniec. Czy to urządzenie wykonuje fotografię aut nadjeżdżających z dwóch kierunków? Tak, urządzenie jest o tyle skuteczne, że może wykonywać jednocześnie zdjęcia pojazdów nadjeżdżających, odjeżdżających, nawet z dwóch do trzech pasów ruchu znajdujących się w odcinku pomiarowym. Na drodze krajowej S11 także to urządzenie pracuje, prawda? Tak. Tak również wystawiane jest na ulicy, tam gdzie dostaliśmy zgodę z Komendy Powiatowej Policji. Jest to odcinek od ulicy Ujskiej i Jagieły, od naszego DPS-u, Domu Pomocy Społecznej, do przejścia dla pieszych na wysokości cmentarza. I tam również dokonywaliśmy pomiarów. Sporo obowiązków pewnie doszło Chodzieckiej Straży Miejskiej, prawda? Bo wysłanie tych dokumentów, tych mandatów po prostu, to przecież ogrom pracy. Nie ukrywam, że jest to bardzo mozolna praca. Samo wykonanie zdjęcia jest technicznie najprostszym zadaniem. Dalsza praca jest wykonywana przy obróbce zdjęć, przy ustaleniu właścicieli kierowcy, sporządzeniu dokumentacji, wysyłaniu korespondencji, oczekiwaniu na zwrot tej korespondencji. Także no naprawdę jest to dużo pracy i tak samo, jeśli wszyscy zawsze twierdzą, że strażnicy tylko od tego są i tylko to robią, tak nie jest. Jeśli kierowcy będą jeździli zgodnie z przepisami, urządzenie nie będzie rejestrowało nadużyć prędkości, my nie będziemy mieli wtedy dodatkowej pracy, która też, nie ukrywam, jest dla nas dużym obciążeniem. Panie komendancie, w takim razie, obojętnie jakby to nie brzmiało, by tych fotografii było jak najmniej, wtedy będzie wiadomo, że jeździmy po chodzieckich drogach bezpiecznie i pewnie do zobaczenia. Dziękuję za możliwość dzisiejszej rozmowy i spotkania. Dziękuję ślicznie, kłaniam się i życzę miłego i przyjemnego podróżowania po chodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długi weekend majowy niestety lub stety jest już za nami. Wielu spośród nas wypoczywało w tym okresie. Nasze domostwa pozostawały często bez opieki. Jak ta sytuacja przedstawiała się w powiecie chodzieskim? Czy ten weekend był czasem bezpiecznym dla naszych domostw? I czy bezpieczny był na drogach? O to postanowiliśmy zapytać rzecznik Chodzieckiej Komendy Powiatowej Policji. Działania prewencyjne chodzieckich policjantów przyjmują różną formę. Właśnie dlatego w minionym tygodniu odwiedziliśmy zespół szkolno-przedszkolny w Stróżewie, aby porozmawiać i podsumować długi weekend z rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Okazuje się, że te działania prewencyjne to także spotkania z najmłodszymi. Właśnie dlatego to miejsce postanowiliśmy odwiedzić. Kolejne nasze spotkanie z rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach przyrody spotykamy się przy zespole szkolno-przedszkolnym w Stróżewie. Takie działanie prewencyjne, jedno pewnie z wielu zadań, prawda? Tak, jedno z wielu. Dzisiaj spotkałam się z dziećmi w szkole i rozmawialiśmy na temat grup podwórkowych, blokersów i co zrobić, żeby się uchronić. A tutaj na spotkaniu z dziećmi porozmawialiśmy sobie o zbliżającym się okresie letnim i o bezpieczeństwie podczas wakacji. Na pytanie, które z dzieci chciałoby zostać policjantem? Duża frekwencja, prawda, dzisiaj? Ogromna, ja się bardzo z tego cieszę. Mam nadzieję, że taka frekwencja się utrzyma też w wieku dorosłym. Panie sierżant, spotykamy się dzisiaj głównie po to, aby podsumować długi majowy weekend na drogach powiatu chodzieckiego. W takim razie, jaki on był? Czy jeździliśmy bezpiecznie, czy nasze mieszkania były bezpieczne w tym czasie? My podsumowaliśmy ten okres jako bezpieczny. Obyło się bez wypadków drogowych. Mieliśmy zaledwie kilka kolizji, drobnych kolizji, nikt nie ucierpiał. Oczywiście na drodze nie zabrakło nietrzeźwych uczestników dróg. Głównie byli to nietrzeźwi rowerzyści. I oni tą naszą statystykę bardzo podnieśli. Jeżeli chodzi o zdarzenia o charakterze kryminalnym, było ich niewiele. Dużo mówi się o rowerzystach dzisiaj, ale rowerzyści odpowiadają tak samo jak kierowcy pojazdów mechanicznych, prawda? Za jazdę na przysłowiowych dwóch gazach. Tak, oczywiście. Wówczas za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowiadają przed sądem. Panie rzecznik, pierwszy długi majowy weekend jest już za nami. Za kilkanaście dni kolejny długi weekend. Pewnie chodzieckich policjantów także będzie więcej na drogach powiatu.
Tak, zapewne będzie nas więcej. Będziemy dbali o bezpieczeństwo zarówno na drodze, jak też w miastach. Chodzi o działania typowo prewencyjne, aby nie doszło do zakłóceń, jakichś wybryków chuligańskich i niszczenia mienia. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Ja byśmy się częściej spotykali w takich właśnie miejscach. Dziękuję również. Do zobaczenia. Długi weekend majowy to czas wypoczynku, relaksu i chwili zapomnienia od troski kłopotów codziennego życia, ale to również czas wielu niespodzianek i wielkich wydarzeń. Z pewnością do takich zaliczyć musimy oficjalne przekazanie wozu bojowego strażakom, którzy na co dzień tworzą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbyszewicach. Uroczystości zainaugurowała uroczysta msza święta w Żoniu. 3 maja w Żoniu uroczyście przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbyszewicach. Uroczystości związane z przekazaniem nowego Forda Transita w ręce gospodarzy miały miejsce po mszy w kościele świętego Marcina w Żoniu, podczas której wzruszające przemówienie wygłosił proboszcz Ryszard Kufel. Matką chrzestną nowego nabytku jest Anna Mikołajczyk, ojcem chrzestnym natomiast Edmund Słomka. Szanowni Państwo, chciałbym powitać na dzisiejszej uroczystości pana Artura Winkowskiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży. Pana Romana Hartmore, przewodniczącego Rady Miasta Gminnego. Pana Rafała Borowińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Panią Annę Mikołajczak, chrzestną samochodu ratowniczego gaśniczego dla jednostki WSP Zbyszewicz. Pana Edmunda Słomkę, chrzestnego samochodu ratowniczego gaśniczego dla jednostki OSP Zbyszewicz. Wojciecha Burzyńskiego, prezesa zarządu miejsko-gminnego Związku OSP w Marionie. Księdza Ryszarda Kufla, proboszcza parafii podczas kazania świętego Marcina w Żonie. Panie Antoni Cieślik, przewodniczącą miejsko-gminnej Rady Kobiet w Margoninie. Pana Grzegorza Sporowskiego, dyrektora polarni kawy Prima Polans, spółka Zoosłoszenie. Pana Janka Kubackiego, prezesa firmy Komfort Budzenia. Pana Konrada Szydrowicza, prezesa kółka rolniczego w Zbyszewicach. Pana Leszka Słodowego, opiekuna OS Strażaków z Margonin. Radnych Miasta Gminy Margonin oraz druhów strażaków OSP Zbyszewice, Margonin, Pruchnowo, Radanki oraz Paweł Orzański. Panie Burmistrzu, jeżeli można prosić, poproszę o jakieś słowo wstępne. To nie zgodnie z protokołem, nie będzie. Druhny i druhowie, panowie komendanci, drodzy mieszkańcy Zbyszewic, Żonia, Pruchnowa, Słoszewa oraz pozostałej części gminy Margonin oraz parafii Żonia. Spotykamy się dzisiaj w dniu uroczystym, czyli przekazaniu i poświęceniu wozu strażackiego dla OSP Zbyszewice. Bezpieczeństwo obywateli należy do zadań każdej władzy samorządowej. Dla naszej jest to priorytet. Priorytetem od lat, o czym świadczy kolejny już nowy samochód dla jednostki strażackiej z terenu naszej gminy. Ta rada postanowiła sobie, że w okresie dwuletnim będzie odnawiała sprzęt w całej gminie. I w przeciągu następnym roku zakupimy kolejny taki malutki, mały samochód. Później jeszcze jeden i na końcu ciężki samochód dla OSP Margonin. W ten sposób będziemy mieli zapewnione bezpieczeństwo na co najmniej ćwierć wieku. I oby jak najrzadziej mogliśmy korzystać z tego typu pojazdów i urządzeń, ale jest to dla nas jakby taką polisą ubezpieczeniową. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować strażakom ze Zbyszewic za to, że w trudnym czasie transformacji i przemian nie dopuścili do likwidacji tej jednostki. Że przetrwali, że są. Że dołącza do nich młodzież. Że dołączyły do nich dziewczyny. Ci młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie od starszych kolegów, którego nie nabędą żadnej szkoły. Ale też do obsługi takiego sprzętu potrzebne jest właśnie ludzi wykształconych. Tam już są wszelkie nowości techniczne.
i byle kto nie może obsługiwać tego pojazdu i właśnie sprzętu, który się na nim znajduje. Dziękuję wszystkim tym też również, którzy przyczynili się do zorganizowania tej dzisiejszej uroczystości, a także tym, dzięki którym ta uroczystość w ogóle jest, czyli Radni Miasta Inowrocławia, którzy nie mieli wątpliwości przy podejmowaniu budżetu, przy planowaniu budżetu na przekazaniu właśnie ponad 100 tysięcy złotych na ten sprzęt. Świadczy to właśnie o poważnym podejściu dla bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, drodzy mieszkańcy. Jednostka OSP Zbyszewice do dzisiaj kojarzyła mi się z zielonym, już poczciwym, ale żuczkiem. Bardzo się cieszę, bo zawsze podczas jesiennych przeglądów sprzętu pożarniczego mieliśmy kłopoty, co w ten protokół nasz wpisać kolor zielony samochodu pożarniczego. Problem mi się dzisiaj sam rozwiązał, z czego bardzo się cieszę. Jestem świadkiem jakby za moment włączenia do gotowości bojowej naprawdę nowoczesnego samochodu pożarniczego typu lekkiego, który w głównej mierze stanowi zabezpieczenie, czy będzie stanowił zabezpieczenie terenu w waszej miejscowości. Myślę, że ta prawidłowa współpraca, powiem wam, wzorowa współpraca jednostki OSP z samorządem lokalnym dała właśnie efekt w postaci tego wspaniałego, nowoczesnego i, co warto zaznaczyć, czerwonego samochodu pożarniczego. Ja nie chciałbym się tutaj rozgadywać, pan prezes przed naszym wyjściem poprosił mnie, żebym naprawdę krótko mówił, także składam wam, druhowie, druhny, druhowie, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka i oczywiście, żeby tych zdarzeń ratowniczo-gaśniczych na terenie waszej miejscowości jak najmniej, ale żebyście jak najwięcej ćwiczyli tym nowym samochodem. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Druhny, druhowie, szanowni państwo, bardzo miło się patrzy na owoc współpracy organizacyjno-finansowej samorządu, jednostki i związku. Bardzo miło się patrzy i też bardzo miło się jeździ na pewno takim samochodem, nie tylko do zdarzeń, ale innych organizacyjnych spraw. Gratuluję, że w końcu Zbyszewice mają nowy samochód. To też nie tylko jest radość ochotników, ale myślę całej społeczności, bo my strażacy działamy dla was przede wszystkim. Tego tym bardziej myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich, że taka wspaniała rzecz trafiła do Zbyszewic. Dziękuję bardzo. Jest to impreza, która leci na żywo na telewizji, dlatego zdarzają się i zapomnienia. Chciałbym podziękować panu Grzegorzowi Swarowskiemu za ufundowanie tych wspaniałych nowych hełmów. To nie Urząd Miasta i Gminy, tylko właśnie palarnia kawy Prima dla strażaków w Zbyszewicach. Te nowoczesne hełmy, które kilka tysięcy złotych kosztowało, fundowała. Serdecznie dzięki panu Grzegorzu. Ja w imieniu kół gospodyń wiejskich, czyli waszych babci, mam, żon, sióstr, życzę wszystkim strażakom dużo zdrowia, pomyślności, obronie naszego mienia i naszego życia. A ten nowy wóz, który za chwilę ksiądz proboszcz poświęci, niech służy całemu naszemu społeczeństwu. Szczęść Boże druhom strażakom. Poświęcenie odbędzie się w dwóch częściach. Najpierw poświęcenie samego samochodu, ale bez tego całego wyposażenia, które zawiera w środku, do niczego byłby nieprzydatny. Dlatego również osobno poświęcę ten cały sprzęt, który będzie służył do ratowania życia i zdrowia. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami. Boże nieskończonego miłosierdzia i wszelkiej pociechy, żadna przestrzeń ani odstęp czasu nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz. Przybądź na pomoc Twoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliźnich będą się posługiwać tym pojazdem strażackim. Bądź im przewodnikiem i opiekunem. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością. Niech nie szkodzą im przeciwności, aby przez wstawiennictwo świętego Floriana szczęśliwie osiągnęli cel swej szlachetnej służby. Przez Chrystusa Pana naszego.
i poświęcenie sprzętu. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło, służy przygotowaniu pokarmów, topi i uszlachetnia metal. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Prosimy Cię, pobłogosław ten wóz strażacki i te sprzęty służące do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otocz opieką wszystkich strażaków, którzy będą posługiwać się tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim, i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, byśmy zawsze byli gotowi nieść ratunek i pomoc bliźnim. Święty Florianie, strzeż ich i nas od wszelkiego niszczącego działania ognia przez Chrystusa Pana naszego. Kilkadziesiąt minut trwała uroczystość związana z przekazaniem wozu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Zbyszewicach. Miejmy nadzieję, że ten pojazd będzie wykorzystywany tylko do ćwiczeń, a nie będzie musiał wyjeżdżać do akcji ratowniczych. Te życzenia płynęły pod adresem strażaków z wielu ust gości, którzy przybyli na tę uroczystość. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej w dalszym ciągu towarzyszymy strażakom ziemi chodzieskiej i regionu. Tym razem przenosimy się jednak do Chodzieży, a dokładnie do wnętrz chodzieskiej świątyni pod wezwaniem świętego Floriana. Tam w minioną niedzielę odbywała się uroczysta odpustowa msza, związana oczywiście z Dniem Patrona. Dzień świętego Floriana to niesłychanie ważne święto dla wszystkich strażaków. Każdego roku w chodzieskiej świątyni pod wezwaniem świętego Floriana właśnie odbywa się uroczyste nabożeństwo odpustowe. Właśnie takie odbywało się w tej chodzieskiej świątyni w minioną niedzielę. My wiernym tej chodzieskiej parafii postanowiliśmy towarzyszyć z naszą kamerą. Udział w tym niecodziennym nabożeństwie wziął także były wieloletni proboszcz chodzieskiej parafii, ksiądz Jan Stanisławski. Łaska i pokój od tego, który jest i który był. Niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu w tak uroczystym dniu, kiedy czcimy świętego Floriana, naszego patrona, patrona naszej parafii, ale i patrona straży pożarnej. Księże prałacie, bardzo serdecznie witam i cieszę się, że ksiądz prałat sprawuje tę przenajświętszą wiarę w swoim kościele, który przez 10 lat, 11 lat już pasterzował jako proboszcz. Bardzo się cieszę i proszę o odprawienie tej uroczystej mszy świętej intencji naszej parafii, wszystkich parafian, za żywych, o Boże błogosławieństwo, opiekę świętego Floriana. Cieszę się z obecności tak wielu gości. Niech święty Florian, który zgromadził nas w naszej pięknej kolegiacie, wyprasza każdemu Boże błogosławieństwo. I pragnę powitać również nasze lokalne media. I dzięki temu ta uroczystość będzie przedłużona dla tych, którzy nie są obecni z różnych przyczyn na tej uroczystości. Niech święty Florian uprasza nam Boże błogosławieństwo. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei, nauczali braci w Antiochii. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi,
przodujących się braci, Judę, zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i Sycylii. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli do was i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, od nieżony. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto słowo Boże. Czcigodny księże kanoniku proboszczu, drodzy księża wikariusze, drodzy księża diakoni, straży pożarna, chórze kościelne, służba liturgiczna i wszyscy bardzo kochani parafianie chodzieccy. Dostojna kolegiata chodziecka, przyozdobiona ostatnio kapitułą, obchodzi dziś swoje imieniny, to znaczy uroczystość swego patrona, świętego Floriana, męczennika. Uroczystość ta związana jest z odpustem zupełnym, który może zyskać każdy, kto dziś po spowiedzi i Komunii Świętej nawiedzi ten Kościół, zmówi modlitwę na intencję Ojca Świętego i szczerze pragnie zerwać z grzechem. Drodzy bracia i siostry, nie wiemy do końca, jakie motywy przyświecały naszym przodkom, którzy dla tej świątyni i parafii wybrali właśnie imię tego patrona, świętego Floriana. Bo właściwie niewiele o nim wiemy, ale to, co wiemy, ma ogromny ciężar gatunkowy. Święty Florian był żołnierzem za czasów okrutnego cesarza rzymskiego Dioklecjana. Kiedy odkryto, że jest chrześcijaninem, zmuszono go najpierw do składania ofiary bożką w postaci ziarnka kadzidła. Kiedy odmówił, do porzucenia wiary. Najpierw słowami, potem groźbami, a na koniec wyrafinowanymi mękami, które doprowadziły go do śmierci. Gdy zaś oddał ducha, ciało wrzucono do rzeki Enns. Był rok 304, skąd bardzo pobożna niewiasta wydobyła je i zaczęto przechowywać w dzisiejszym austriackim opactwie Sankt Florian w Austrii. W roku 1184 papież Lucjusz zgodził się, by część relikwii otrzymał krajów. Nastąpiło to na skutek wielkich próśb ludu, władców i biskupa krakowskiego. Historyk i kronikarz Jan Długosz opisuje triumfalne przyjęcie cennego skarbu przez królewskie miasto. Kiedy potem pożar strawił dzielnicę Klepasz, gdzie biskup krakowski wybudował na cześć świętego Floriana
wspaniały kościół, ocala tylko ten kościół świętego Floriana z relikwiami. Był to niewątpliwy znak z nieba, który coś naszym przodkom mówił. I odtąd stał się święty Florian patronem straży pożarnej, a więc tych wszystkich, którzy gasili pożary. Wtedy jeszcze nie było zorganizowanej straży pożarnej. Straż pożarną zorganizowaną, o dziwo, stworzyli trapiści, najsurowszy zakon w XVIII wieku w Paryżu. Ale byli oczywiście ludzie gotowi, zorganizowani już do gaszenia pożaru. Święty Florian stał się więc patronem tych wszystkich ludzi, potem hutników i obroną niebieską dla wszystkich zagrożeń, zwłaszcza tych, które stwarza ogień. Jednakże powodem czci i kultu świętego Floriana jest jedno określenie – świadek wiary. Jak silna była miłość do Chrystusa i nadzieja życia wiecznego u świętego Floriana, że w obliczu straszliwej próby, jaką było męczeństwo, ten chrześcijanin nie odstąpił od swoich przekonań. Mógł powtórzyć za świętym Pawłem: któż może odłączyć nas od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo lub miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Z listu do Rzymian. Najmilsi, Chrystus wyraźnie powiedział: mnie prześladowali i was będą prześladować. Męczeństwo wpisane jest w chrześcijaństwo. I to w różnych formach, nie tylko w formie cielesnej, fizycznej. Jak podawał niedawno przewodnik katolicki, co 4 minuty ginie na świecie jeden chrześcijanin śmiercią męczeńską. Zwłaszcza dzieje to się w krajach islamu. Miniony wiek XX był świadkiem okrutnych prześladowań chrześcijan. Najpierw rewolucja w Rosji, ta 1907, a potem 17. Potem wybucha niesłychanie okrutne prześladowanie w Meksyku w latach 20. za prezydenta Kaniesa. Warto tutaj przytoczyć przykład, że wśród wielu okrutnych działań spowodowanych tym prześladowaniem rozegrała się taka scena. Aktywni chrześcijanie, gdzieś wytropieni, zostali postawieni pod mur. Dowódca oddziału, który miał zastrzelić wszystkich wyznawców Chrystusa, dostrzegł w szeregu swojego kolegę, z którym był zaprzyjaźniony. Chcąc go uratować, posłał go po papierosy, dając mu szansę ucieczki. Ale tenże chrześcijanin kupił papierosy, wrócił, wręczył okrutnikowi i stanął z powrotem w szeregu. Poniósł męczeńską śmierć. Potem wybucha wojna domowa w Hiszpanii, a potem hitleryzm i potem komunizm. W
wszystkie te systemy nacechowane wielkim okrucieństwem w stosunku do Chrystusa, jakiejkolwiek religii. Jeszcze wrócę do Meksyku. Warto wiedzieć, że ten okrutny prezydent, prześladowca, zmarł opuszczony, gdzie? W przytułku prowadzonym przez siostry zakonne. Gdzie jest przyczyna tego? Przyczyna prześladowania chrześcijan jest zakorzeniona w bardzo dawnej warstwie istnienia. W walce złego ducha z Bogiem, u początków stworzenia, kiedy Lucyfer wypowiedział: non serviam, nie będę służył. I odtąd uruchamia straszliwą machinę prześladowań i śmierci. Dziś nienawiść do chrześcijan, do kościoła, jak zresztą zawsze, płynie właśnie stąd, a także z tego powodu, że prawdziwym uczniom Chrystusa nie po drodze jest z tym światem. Co to znaczy? Chrystus Pan powiedział: żyjecie na tym świecie, ale nie jesteście z tego świata. Świat bowiem tworzy swoją mentalność, drabinę pseudowartości. To słowo jest używane w Ewangelii świętego Jana na oznaczenie nie tego pięknego świata, stworzenia, przyrody, pięknych praw służących człowiekowi, ale na oznaczenie zła, które się w nim zanowiło po grzechu pierworodnym. U podstaw tej różnicy między nienawiścią a miłością, dobre, prawdą i całym zespołem wartości, które Chrystus Pan objawił i dał moc do wprowadzenia w czyn. I uczynił te wartości warunkiem życia wiecznego. Na czele tych wartości jest miłość. I tu zaczyna się konflikt z tym światem, który ustawił, i to widzimy dzisiaj, swoją drabinę wartości, totalnie przeciwnych często tej, która została ustalona przez Jezusa Chrystusa, Boga, człowieka i Zbawiciela. Na czele więc tych wartości jest miłość Boga i bliźniego. I w tym przedziale widzimy szczególnie dziś naszą straż pożarną. Cały wysiłek poszczególnych strażaków, jak i szlachetnej instytucji, osadzony jest właśnie w miłości, która wymaga wielkiego poświęcenia, często z narażeniem życia. Dlatego dzień świętego patrona Floriana niech będzie dniem szczególnej modlitwy za tę zasłużoną instytucję, a zarazem gorącego podziękowania, uznania i najgłębszego szacunku dla naszych kochanych strażaków. Niech święty Florian wyprasza u Boga poczęte łaski, będzie szczególnym opiekunem, zwłaszcza gdy udawać się będziemy, jak zawsze będziecie, jak zawsze, na niebezpieczną akcję. Umiłowanie. Ojciec święty Benedykt XVI ogłosił rok bieżący rokiem wiary. W przedziale dosyć dziwnym, bo od 11 października ubiegłego roku do 11 października bieżącego roku, a to w związku z 50. rocznicą Soboru Watykańskiego II. Patrząc w tym roku na niezłomnego patrona świętego Floriana, świadka wiary, warto zadać sobie pytanie, w co ja wierzę, jak wierzę i dlaczego wierzę. Te pytania zmuszają nas nieraz do rewizji naszej postawy
powierzchownej religijności, powierzchownego katolicyzmu, często święta, to spokój. Dlaczego ja wierzę? I w co ja wierzę? My wierzący dziś mamy obowiązek przekazać wiarę nadchodzącemu pokoleniu, zwłaszcza w rodzinie, poprzez wspólnotę parafialną i nieraz poprzez sytuacje życiowe, w których się znajdziemy. Tak niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ale jest, kochani, jeszcze inny pożar niż ten materialny, który niszczy materię i przejawy życia. Jest taki pożar stokroć gorszy. Mianowicie pożar, który trawi wartości duchowe. Ojcowie Kościoła określają go jako pożar namiętności. Jest to duchowa siła destruktywna, która jest wynikiem, skutkiem grzechu pierwotnego i drzemie w każdym z nas. Objawia się często jako burzący wszystko gniew, emocja nieopanowana, agresja, niweczy doszczętnie miłość i prawdę. Siła, która rodzi się z grzechu niepokonalnego nieraz, która upaja się używaniem, materializmem, zanurzająca człowieka w dzikim seksualizmie, pchając go w stronę zboczeń, jak to ma dziś miejsce. Miłość pieniądza, podeptanie wszelkiej sprawiedliwości i tak dalej. Dlatego modliliśmy się dzisiaj na początku. Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Czyli popatrzmy na ten porządek. Najpierw wzywamy świętego Floriana i innych po to, żeby pomogli nam skutecznie zdławić płomienie naszych namiętności. I dopiero na drugim miejscu modlitwa liturgiczna wymienia zachowaj nas od pożarów. Bo istotnie ten pożar jest stokroć groźniejszy. Ugasić pożar namiętności, które są w nas i potem podpalają drugiego człowieka, a nawet ludzkość. Popatrzmy, ci wszyscy tak zwani wielcy wodzowie, czy to będzie Stalin, czy Hitler, czy Nero, ci, którzy podpalili świat, skazali ludzkość na straszliwe męki, to były jednostki. A jednak tam ogarnęły te jednostki ten straszliwy pożar namiętności. Ugasić ten pożar w początkach, który dostrzegamy, pożar namiętności, może tylko łaska tego pierwszego strażaka, a jest nim Jezus Chrystus. Ogień namiętności, który trawi pojedynczego człowieka i nikt nie jest z tego prawa wyjęty, dokonuje się przez współpracę z łaską, pracę nad sobą, przez czuwanie nad prawidłowym działaniem sumienia, przez Słowo Boże, które nas napomina i ukazuje, jak gasić ten pożar, przez ten cudowny sakrament pokuty, a także przez uczynki. Nie ma szlachetnego człowieka bez tego czuwania. Ukochani, zanim tu przyszedłem do chodzieży,
To jak pewno wiecie, byłem proboszczem w katedrze poznańskiej. Moim poprzednikiem był ksiądz infuat Władysław Haas. Przeżył obóz koncentracyjny w Dachau. Męki, jakie mu zadawano, były straszne. Do końca życia nie mógł się z tej traumy wyzwolić, w jakimś sensie wspomnił. W czasie stanu wojennego przybywali do mnie Niemcy z obfitymi darami dla ludzi. Pewnego razu odwiedziła mnie grupa Niemców z kobiet familii, przywożąc przeobfite dary, także jedzeniowe. Urządziłem kolację i zaprosiłem na tę kolację nie tylko przyjezdnych gości, bo przecież czymś trzeba było ich nakarmić, ale księdza Władysława Kackiego, który mieszkał na pierwszym piętrze. I tak jakoś od niechcenia wyrwało mi się, przyjdzie tutaj ksiądz, mój poprzednik na promostwie. Był w Dachau. Zmroziło to Niemców i powiedzieli, czy on będzie chciał z nami rozmawiać o tym, co przeszedł. Ja mówię, chyba tak. I gdy przyszedł ksiądz Władysław, zasiadł do stołu. Atmosfera była dosyć ciężka, milczeli wszyscy. Ale jeden z tych Niemców powiada, czy ksiądz po tym, co przeszedł w Dachau, może jeszcze z nami rozmawiać. I na to ksiądz Władkowski odpowiedział niezwykłym świadectwem. Powiada tak, gdy doszło do mojej świadomości w Dachau 29 kwietnia 1945 roku, jak może niektórzy wiedzą, wojska amerykańskie wbrew planom z nagła napadły na obóz i wyzwoliły więźniów. Gdy doszło do mojej świadomości, że jestem wolny, wtedy natychmiast stanąłem i podziękowałem Bogu za tę łaskę i równocześnie przebaczyłem wszystko wszystkim. Gdybym nie przebaczył, pożar nienawiści strawiłby mnie i mnie by już tutaj nie było. Teraz jestem wolny i mogę z wami rozmawiać i powiedzieć, że was kocham jak swoich braci. Można sobie wyobrazić łzy, które ciekły z oczu tych twardych mężczyzn. Zgaszony pożar nienawiści. I to stało się błogosławieństwem. Drodzy bracia i siostry, prośmy dziś świętego patrona Floriana, by gasił każde zażenie ognia, tego materialnego, ale jeszcze bardziej tego duchowego. Uroczyste nabożeństwo z okazji Dnia Świętego Floriana i msza odpustowa zakończyła się procesją wokół kościoła z udziałem wiernych tej właśnie parafii. W ostatnim naszym programie relacjonowaliśmy dla Państwa uroczystość związaną z wręczeniem świadectw uczniom klasy maturalnych pierwszego chodzieckiego LO. Dzięki przychylności pracowników zespołu szkół prywatnych mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza w Chodzieży dzisiaj możemy Państwu pokazać, jak ta uroczystość wyglądała właśnie w murach tej szkoły. Szanowne koleżanki i koledzy, drodzy absolwenci.
Trudno znaleźć słowa, by wyrazić to, co wszyscy dziś czujemy. Radość, dumę, satysfakcję, poczucie spełnionego obowiązku, a może jednak bardziej tęsknotę i smutek rozstania. Są chwile w naszym życiu, na które czekamy, a kiedy przychodzą, odwracamy się od nich, jakby były niechciane. To one bowiem przynoszą ulgę, nierzadko wyznaczają końce ludzkim przyjaźniom, sympatiom, a może zwyczajnie przyzwyczajeniom. Ktoś przecież trafnie stwierdził, że przyzwyczajenie jest naszą drugą naturą. Nie da się przecież nagle zapomnieć tysięcy godzin spędzonych razem od brzasku poranka po ostatni dzwonek, wspólnych radości, narzekań, porażek i zwycięstw. Patrząc na was, drodzy absolwenci, wspominamy chwilę, kiedy pojawiliście się w naszej szkole po raz pierwszy. Pragnąc tu właśnie podjąć naukę, związaliście się z nami swój los. Niepewni jutra, lecz pełni nadziei. Nadzieja, która zawieść nie mogła. Ucząc się bowiem tutaj, zaspokajaliście ciekawość, przenikaliście tajemnice i czerpaliście siłę życiową, która w walce o byt wśród radości i ciężkich prób wytrwaliście do chwili, gdy wolno wam już będzie niejedno zapomnieć. I zapomnijcie wiele z tego, czego nauczyliście się z książek, lecz pamiętajcie, że istnieje tylko jedna prawdziwa nauka o tym, jak człowiek powinien postępować w życiu. Nauka, która w serce wlewa nadzieję, obraca w niwecz chwile zwątpienia. Chwile, które nadejdą, spróbują wrosnąć was jak drzewo w ziemię. To właśnie dzisiaj morze spokoju i radości wita was w przystani dojrzałych i zwycięskich serc. To dzisiaj kończy się nasz wspólny rejs, lecz jakże są żywe wspomnienia, co los pozostawił w naszych istnieniach. Dlatego nie pytaj więcej, dlaczego szkoła, po co nauka, czy warto, czy trzeba i po co to wszystko. To po to, byś lepiej rozumiał siebie, swoje korzenie i swoją przyszłość. Byś wiedział, skąd przychodzisz i dokąd zdążasz, abyś na swojej ziemi był gospodarzem. Wiem, że nie będzie to łatwe, a jednak wierzę w was. Wierzę w wasze umiłowanie pokoju i mądrości, którą czerpać musicie niezmiennie i nieustannie z historii naszej ojczyzny. Obyście uszczegli się błędów, które zabiorą wam wszystko, co najcenniejsze. Zabiorą nawet wasze marzenia. Jednego potrzeba nam wszystkim na zawsze. Trzeba czujności. Bądźcie więc zawsze gotowi, by bronić swojej godności. Bądźcie gotowi na trudy dnia codziennego, kiedy w mozole będziecie wykuwać swój żywot. Dlatego chylam dziś czoła przed wami, dziękując za każdy dzień spędzony razem, za każde konstruktywne zdanie i uśmiech. Dziękuję także za chwile trudne, przez które dało nam być i przejść razem. Za to, że dzięki nim nauczyliście się wszyscy poszanowania dla odmienności i oryginalności drugiego człowieka. Nie zapomnijcie o tym, że jakaś część każdego z was już na zawsze pozostanie tutaj w murach tej szkoły. Zawsze wyrażajcie się o niej z poszanowaniem, bo wiele ludzkiego trudu włożył każdy z nas. Dlatego, odkrywając kartę każdego następnego dnia, szukajcie w nim dobra i mądrości, a omijajcie zło, nieszczęście i ciemność. Nie dajcie się zwieść pozornemu blaskowi, fałszu, obłudy i kłamstwa. Nie upadajcie na duchu, gdy ktoś zniweczy wasze marzenia albo zada niespodziewany cios. Znoście to wszystko, przebaczajcie i pamiętajcie, że ze wszystkiego na świecie największa jest miłość, prawdziwa, ta, która wszystko znosi i wszystko przetrzyma. Idźcie więc dalej, prostymi drogami, a na ich skrzyżowaniach nie wahajcie się. Dumnie nieście swoje prawdziwe, nieudawane człowieczeństwo, sprawiedliwość i poczucie własnej wartości. Pamiętajcie też o tym, że życie to wieczna księga, z której każdy musi uczyć się od porannego brzasku
posępny. A to, czy dzień okaże się słoneczny, czy pochmurny, zależeć będzie również od was. Starajcie się więc, aby było w nim jak najwięcej słonecznych promieni, znaku pogody, w którym dobro znaczy dobro. Miłość jest miłością, a mądrość mądrością. Przyszłość wasza, choć nieznana, niech świeci wam jasno i pięknie. Wtedy i nasze dni będą szczęśliwe i sen nasz spokojny. Moi kochani, po kilkuletnich wspólnych przeżyciach nadszedł dzień naszego rozstania, rozstania dziwnego, bo za dni kilka spotkacie się znowu, by stanąć przed kolejnym arcyważnym wyzwaniem. Stawcie mu czoło, nie z bojaźnią i drżeniem, ale z poczuciem własnej wartości. Zdajcie egzamin ostatni z waszej dojrzałości. Niech będzie zwieńczeniem waszych wysiłków, wyrzeczeń, niech będzie nagrodą i nadzieją na piękne życie. Życząc jeszcze raz zdania egzaminu maturalnego, wyrażam pragnienie, że kiedyś nas odwiedzicie. Mówię więc do zobaczenia. Wracajcie do nas uśmiechnięci i zdrowi, a ślady waszych stóp niech trwają przez całe pokolenie. Dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością wspólnie przeżywaną w murach tej szkoły. Za parę chwil staniecie się absolwentami i nie spotkamy się już wszyscy w tym samym gronie. W imieniu młodszych kolegów prosimy o zabranie głosu Anię Droszcz. Koleżanki i koledzy, absolwenci naszej szkoły, przypadł mi w udziale zaszczyt pożegnania w imieniu tych, którzy zostają. Chciałabym w imieniu młodszych koleżanek i kolegów przekazać wam kilka refleksji. Dziś opuszczacie szkołę, aby zacząć kolejny rozdział swojego życia. To będzie ważny i ciekawy czas, w którym musicie coś zrobić i z którym musicie coś zrobić. Szkoła dała wam narzędzia do poznania i zdobywania tego świata. Do tych narzędzi dodajcie odwagę, zachowajcie przyjaźnie i znajomości szkolne. Przypominajcie sobie chwile, które kształtowały wasz charakter. Zaczynacie dorosłe życie, to znaczy życie odpowiedzialne, pełne niespodzianek i wyzwań. W życiu spotka was wiele dobrego i wiele przykrości. Zajmijcie się swoim życiem, aby było takie, jak sobie zaplanowaliście. Bądźcie architektami swojej przyszłości, projektantami nowej książki, której tytuł to Witaj w dorosłości. Życie będzie wymagało od was pomysłowości, odwag, ale też dużej porcji szaleństwa i akceptacji słabości, swojej i cudzej. Życzę wam, by to, co w szkole otrzymaliście, uczyniło wasze życie bogatym, pięknym i dobrym. Pamiętajcie o tym, że dobra materialne nie czynią życia wygodnym i ciekawym, ale nie zastąpią tego, co ważne. Przed wami przyszłość, wspaniała przygoda. Zostawcie po sobie wiele śladów, wielu z was zostanie w naszej pamięci, a często też w naszym życiu. Powodzenia i do zobaczenia. A teraz bardzo przyjemny moment dla tych uczniów, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz nienagannej postawie przez cały rok szkolny osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Efektem tego są świadectwa z biało-czerwonym paskiem. O ich wręczenie prosimy pana dyrektora. Szkołę naszą z najlepszym wynikiem i oczywiście świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Tomasz Leśny. Bardzo prosimy. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje również Maja Filipowska. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Aneta Leśna. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Sara Simińska. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Kinga Pogorzelska.
Materiał, który zaprezentowaliśmy Państwu w dzisiejszym wydaniu naszego programu, otrzymaliśmy od jednego z pracowników zespołu szkół prywatnych przy ulicy Mickiewicza w Chodzieży. Za tę pomoc oczywiście serdecznie dziękujemy. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko dołączyć się do życzeń, które płynęły pod adresem tegorocznych maturzystów tej właśnie szkoły. A uroczystość ta była niesłychanie wyjątkowa. Rzadko bowiem zdarza się, że małżonka dyrektora szkoły urozmaica część artystyczną. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Kilka miesięcy temu gmina Margonin do użytku przede wszystkim dla najmłodszych oddała kompleks boisk sportowych Orlik. Teraz nadszedł czas na kolejne wielkie piłkarskie przedsięwzięcie i wydarzenie. Najmłodsi mieszkańcy gminy Margonin mają w pełni profesjonalne boisko piłkarskie, tym razem trawiaste, jak podkreślają inwestorzy. Ale warto było to miejsce w miniony poniedziałek odwiedzić. Jeśli dalej tak pójdzie, to rzeczywiście miasto i gmina Margonin staną się sportowym centrum powiatu chodzieskiego. Spotkaliśmy się tutaj, żeby otworzyć nowe piłkarskie boisko, które ma służyć właśnie Wam, dzieciom i młodzieży, zarówno z Margonina, z Lipin, z Radwanej, czyli wszystkim z naszej gminy, którzy będą chcieli w sposób aktywny spędzać czas wolny. Zanim zaczniemy otwarcie, chciałbym powitać władze naszej gminy w osobie pana burmistrza Janusza Piotrowskiego. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin, pana Romana Chmary. Panią radną Miasta i Gminy Margonin, panią Kończak. A w szczególności witam Was, młodzież, która przybyła na dzisiejszy turniej z okazji otwarcia naszego Orlika. Zanim zaczniemy turniej, poproszę pana burmistrza, pana przewodniczącego i po jednym przedstawicielu z każdej ze szkół, z Lipin, z Radwanek i z Margonina, o symboliczne przecięcie stajni. Idealnie zielone i co pewnie ważne dla młodych piłkarzy, bez sztucznej murawy. Tak w największym skrócie scharakteryzować można nowe piłkarskie boisko w Margoninie. Uroczystość otwarcia odbyła się z udziałem oczywiście najmłodszych, którzy przecięli oficjalnie wstęgę. Oby to boisko jak najdłużej służyło tym młodym ludziom, a jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Margonin, to nie ostatnia taka inwestycja sportowa realizowana na terenie gminy. Droga młodzieży, szanowni państwo, po hali sportowej lodowisku Orliku otwieramy kolejny obiekt sportowy, który ma służyć przede wszystkim Wam. A żebyście chcieli wyjść z domu, odejść od komputerów i poruszać się na świeżym powietrzu. Oświata i sport należą do priorytetów naszego tutaj z panem przewodniczącym rządzenia w gminie. Przykładamy do tego bardzo wielką wagę. Chcemy, ażeby zarówno szkoła, jak i obiekty jej towarzyszące miały charakter, dzisiaj to już można powiedzieć, standardowy. Żeby to nie było tak jakby to boisko, jakieś klepisko, gdzie jeszcze za moich czasów się spotykało i wystarczyło piłka i paru chłopaków. Dzisiaj stawia się na jakość i wy ćwiczycie, będziecie mogli grać na takiej samej murawie, gdzie trenowała reprezentacja Hiszpanii w czasie Mistrzostw Europy w Gniewinie. Ta sama trawa, ta sama firma, która budowała tam boisko, budowała boisko w Margoninie. Niech ono służy Wam jak najdłużej, szanujcie je. Dziękuję Wam za to, żeście usłuchali, jak prosiłem na rozpoczęcie roku szkolnego, żeby jeszcze nie wchodzić na nie w miesiącach jesiennych. Ona się dzisiaj zakorzeniła tak pięknie, że na pewno to pomogło, że przez ten okres było nieużywane. Dziękuję Wam serdecznie i niech służy Wam, a także Wasze rodzice, jak wiedzą, że będą wiedzieć, że pójdziecie na boisko, będą spokojni, że jesteście w bezpiecznym miejscu i pod opieką też instruktora, który tutaj na tym boisku będzie. Uroczystości otwarcia towarzyszył turniej piłkarski. Mecze rozpoczęli burmistrz miasta i gminy Margonin Janusz Piechocki i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Roman Chmara. W miniony wtorek z naszą kamerą odwiedziliśmy budzyński cmentarz. Tym razem skorzystaliśmy z zaproszenia wójta gminy Budzyń, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz uczniów budzyńskiego gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich.
Głównym powodem tego spotkania było odznaczenie grobów powstańców wielkopolskich i powstańców styczniowych nagrobnymi medalami pamięci. Niech spojrzy z nieba na mogiły powstańców styczniowych z 1863 roku i mogiły powstańców wielkopolskich 1919 roku na naszym budzińskim cmentarzu. My, kolejne pokolenie, spotykamy się tu dzisiaj, by oddać im cześć i honor, odznaczając ich miejsca wiecznego spoczynku symbolami, nagrobnymi medalami pamięci. Oddajemy głos pani Hannie Danielewicz, prezesowi Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Budzeniu. Był dzień, zwykły zimowy dzień, gdy oni, młodzi, aktywni chłopcy, ruszyli do walki o wolność. Wolność naszych rdzennych piastowskich ziem, na których kiedyś biary orzeł przysiadł i wskazał słowiańskim plemionom miejsce ich osiedlania się. Ponad tysiącletnie istnienie narodu Polaków w dorzeczu Odry i Wisły ukształtowało naszą tożsamość. My jesteśmy narodem czynu, powielokroć naznaczonym honorem, siłą i odwagą. To nasza dziejowość wymuszała walkę, by być niepodległym. Nikt i nigdy nie darował nam samostanowienia. To nasze dzieło. Tyle powstań kończyło się tragicznie. Zmiany wywołane I wojną światową dały impuls do patriotycznych wyzwań, które podejmowali Wielkopolanie, by zaznaczyć naszą suwerenność. W prastarej krainie Polan, bo tego żądało serce. Dla człowieka najważniejsze jest życie, a kiedy się je już ma, to pragnieniem jest wolność, za którą można swoje życie złożyć na ołtarzu ojczyzny. Nasza wolność wielokrotnie znajdowała się w trybach historii. Wielokrotnie też chłopcy z tamtych lat stawiali bagnet na broni. Walcząc o Wielkopolskę, w wojnie polsko-bolszewickiej i w II wojnie światowej. Cierpiały też ich rodziny, prześladowane w pierwszej kolejności za powstańcze patriotyczne czyny. Z pamiętnika młodej dziewczyny na początku XX wieku. Kiedy Polska zmartwychwstanie, ubierzemy się wszystkie w białe suknie, rozpuścimy włosy i włożymy na głowy wieńce z kwiatów i odtańczymy taniec radości. A potem będziemy się bardzo starać, by nasza ojczyzna stała się najpiękniejszym i najszczęśliwszym krajem świata. To dla nas, Polaków, niepodległość jest najważniejszym wektorem życia, choć dziś to codzienność, pamięć i obowiązek przekazywania jej treści kolejnym pokoleniom. Bowiem dziejowość narodowa musi być trwałym fundamentem naszej rzeczywistości. Jan Paweł II pisał: Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która za mnie przebiega ku innym. Dziś wzywamy potomków powstańców wielkopolskich. Wzywamy wszystkich, dla których przeszłość jest wyzwaniem. Wzywamy młode pokolenie do apelu pamięci, by nigdy czas nie zatarł śladów naszego istnienia, by nasza tożsamość narodowa trwała po wsze czasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy powiedziano mi o dzisiejszej uroczystości w Budzeniu, nie ukrywam, ucieszyłem się. To przecież 50. rocznicę wyzwolenia miasta Budzynia do czcigodnych weteranów głosiłem swoje pierwsze kazanie w Budzyniu. Potem niektórych z nich odprowadzałem na miejsce wiecznego spoczynku. Zapytałem się organizatorów, czy ta uroczystość będzie przy ołtarzu. No, kapłan pyta o ołtarz. Wiadoma rzecz, skoro ma być modlitwa. Pani prezes odpowiedziała nie. Przy pomniku poległych. Proszę Państwa, bo to jest najświętsze
miejsce na cmentarzu. Nie ma świętszego, jako dać życie za Polskę. Wszystkie pokolenia naszych rodaków tutaj przed wojną i po wojnie w każdą rocznicę pochylają czoła. Ci, którzy oddali życie za Polskę, zasłużyli na wieczną pamięć. Są bohaterami miasta, tak, bo to było miasta z orłem w koronie królewskiego, miasta Budzynia. Jak Kościół doceniał ofiarę życia za ojczyznę, świadczy fakt, że w Budzyniu, a największy nasz bohater, ksiądz proboszcz Kazimierz Stachowiak, który tyle serca włożył właśnie w powstanie i w jego skuteczne działanie, polecił pierwszych poległych pochować na miejscu najbardziej zaszczytnym. Gdzie? Przy kościele. Polegli pod Ardwankami, spoczywają ta trójka, a potem Hamling, jedyny z tego okresu bohater kawalera orderu Virtuti Militari przy kościele. Najbliżej ołtarza. Dlatego mówimy, że żołnierz oddał życie na ołtarzu ojczyzny, na ołtarzu. Oddał wszystko. Najłatwiej to mówić. Piękne słówka, ale najtrudniej oddać życie. I to miejsce od szeregu lat jest otaczane przez wszystkie pokolenia największym szacunkiem. Nawet Niemcy w czasie okupacji uszanowali to miejsce, bo tutaj spoczywają ci, którzy polegli z bronią w ręku o Budzyń. A byli też wdzięczni za ten fakt historyczny, który dzisiaj został słusznie wspomniany, za zdobycie, to do historii przeszło jako epopeja budzyńska, że po zdobyciu samochodu pancernego załogę pochowano na ewangelickim cmentarzu w Budzyniu i o dziwo powstańcy wystawili kompanię honorową Niemcom, wrogowi. I spoczywający tu w pobliżu Czesław Hamling był dowódcą kompanii honorowej. Zapisała to historia. Niemcy zapamiętali ten fakt, że uczczono ich żołnierza, który z bronią w ręku oddał życie. I ten pomnik ocalał. Mało takich pomników mamy w Wielkopolsce, które przetrwały właśnie okupację tą wojenną niemiecką. Dlatego więc właśnie dzisiaj słusznie uroczystość ta odbywa się przy pomniku poległych, którzy nie powrócili do swoich domów, do swoich rodzin. Tutaj spoczywają, patrzą na Budzyń. Dzisiaj więc z modlitwą i z głęboką czcią zatrzymujemy się u tych grobów. Wspominamy też i zmarłych, którzy piersią własną osłaniali Budzyń, ale przede wszystkim tych, którzy oddali życie. Oddać życie to trzeba rzeczywiście wielkiego bohaterstwa. Trzeba kochać Polskę, trzeba umieć kochać Budzyń. A tacy są ci, którzy tutaj oczekują godziny zmartwychwstania. Dziś od grobów powstańców wielkopolskich, gdzie na niejednej tablicy nagrobnej z trudem już odczytujemy nazwiska spoczywających tu bohaterów, na których wygasają znicze pamięci, a które jednak pełnią odwieczną ponadczasową służbę, objawia się chwała ojczyzny z bólu zrodzona. Stajemy więc przy grobach bohaterów, którzy, jak głęboko wierzymy, przez chwalebną śmierć za życie ojczyźnie oddane dostępują szczęśliwości wiecznej w niebieskim garnizonie. Kaznodzieja królewski Władysława IV Maciej Kazimierz Sarbiewski głosił, że szkołą życia są groby bohaterów zmarłych dla ojczyzny chwały.
odchodząc dziś od grobów tych, których życie było służbą Rzeczypospolitej, zobowiązani jesteśmy dawać świadectwo, że te groby pełnią służbę. Pełnią służbę. Uczą, jak żyć z podniesioną głową. Nosić dumnie miano Syna Narodu Polskiego. Jak z tym depozytem iść w przeszłość, jak to czyni nasze gimnazjum. Bo polskie narodowe dzieje usytowane pod mogim znakiem wyrażają odwieczną prawdę, że ojczyste groby pełne są życia, zaś człowiek od mogiły większy z podniesioną głową odchodzi. Patrzę na pielgrzymów na Wawelu, gdy pochylają się nad grobami królów, monarchów, wodzów, prezydentów, wychodzą z podniesioną głową, że Polska nie zginęła, że ja jestem Polakiem, kość z tej kości i krwią z tej krwi. Ojczyste dzieje więc uczą nas patriotyzmu. One są, te groby i ten nasz, jest twierdzą siły, że jest punktem odniesienia w naszej tożsamości, pamięci. Są zasiewem plonu przyszłości. Od budzyńskich mogił powstańców wielkopolskich, więc dzisiaj, w ten piękny dzień, słowami poetów wołać pragnę do naszych gimnazjalistów. Orli rodzie, strzeż życia, co z mogił płynie. Tak, co z mogił płynie. Niech w niebieskiej Rzeczypospolitej brzmi dziś chwalebnie powstańczy chorał. Niech ci, którym przyszło życie złożyć na stosie dziejów, uczą nas oraz przyszłe pokolenia służby ojczystemu sztandarowi, na którym historia wypisała święte hasło Bóg i Ojczyzna. Wezwanie powstańców styczniowych. Kiedy wspominamy ołtarz ojczyzny, modlimy się za poległych i zmarłych powstańców, obrońców miasta Budzynia, tych, którzy spoczywają z dala, na czele z księdzem proboszczem, kapelanem Kazimierzem Stachowiakiem, który tak wielką rolę tu odegrał, że generał Dowar Muśnicki osobiście odznaczył go krzyżem właśnie powstania wielkopolskiego. Ja, co mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja, to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Organizatorzy spotkania na Budzyńskim cmentarzu za naszym pośrednictwem kierują słowa uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia. A dla naszych telewidzów mamy jeszcze jedno specjalne zaproszenie. Podobna uroczystość odbędzie się na Chodzieckim cmentarzu już 17 maja o godzinie 11. Zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Państwu na początku naszego dzisiejszego spotkania, przenosimy się w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieckiej do wnętrz sali widowiskowo-kinowej Chodzieckiego Domu Kultury. Tam w minionym tygodniu odbył się wyjątkowy koncert. Wyjątkowy z dwóch powodów. Zorganizowany głównie przez muzyków Chodzieckiej Orkiestry Dętej, a nawiązujący do największych standardów muzyki filmowej. W dzisiejszym wydaniu Panoramy zapraszamy na kilka fragmentów z tego wydarzenia.
Mam nadzieję, że państwo wszyscy kupili bilety. Marcin, tyle razy was prosiłam. Wchodzicie do sali, kiedy chcecie. Mamy jakiś plan pracy, no organizujmy się wszyscy wspólnie. No o co tu w ogóle chodzi? Beatka, ja cię bardzo przepraszam, ale no my tu mamy zaplanowaną dzisiaj próbę orkiestry. No przecież, ja cię przepraszam, kino mówiłaś. No ja widziałem, ktoś tutaj jakiś ekran. No ale o co chodzi? Przecież jest jeszcze muzyka, nie? No dobrze, no muzyka, ale teraz będziesz mi wmawiał, że w kinie zanim było słowo i obraz, najpierw była muzyka. No przecież ja nie będę ci wmawiać. Tak było, była dobra, pierw muzyka. Dobrze, czyli teraz się zacznie wykład z historii muzyki. To jak już tu jestem, to może zostanę, usiądę sobie. Usiądź sobie, zapraszam cię, cieszę się, że nie przyszłaś sama. Widzę, że jeszcze znajomych przyprowadziłaś. Słuchaj, no bo z muzyką to było tak na początku, że nie było kina. Na początku muzyka służyła tylko do na przykład przekazywania informacji i wiesz, daleko krzyczeć to nie idzie, więc na bęben wymyślili, wiesz, inne rzeczy, żeby tylko informacje przekazać. Przekazywania informacji, no czyli no to tak teraz mamy SMS-y, maile, no co jeszcze? No mamy SMS-y, maile, no ale słuchaj, no jakbyś to powiedzieć inaczej. Muzyka od dawien dawna pełniła rolę nie tylko jeszcze informacji, ale jeszcze była używana przy różnych ceremoniach, na przykład przy pogrzebowej, przy ślubie. Była używana no, przy wielu, wielu różnych sytuacjach życiowych, ale przecież, a inaczej, zaczniemy inaczej. No jak już jesteś, jakie znasz instrumenty, które były pierwsze na samym początku? Nie dość, że na lekcji, to jeszcze egzamin. No to ja jednak się cofnę do kina. Pamiętam, że w filmach o Indianach to były bębny, Kleopatra w Egipcie miała jakieś liry, trąbki, a w filmach o Wikingach to grali na rogach i muszlach. Tak, tak, pasuje. Egipt, Wikingowie, ale nie wiesz, na czym grali jaskiniowcy. Bo jaskiniowcy jeszcze też byli, przecież też byli dawno, chyba państwo potwierdzą, no nie? No tak więc, Sławku, zagrajmy. Ale nie mówisz mi, że jaskiniowcy grali tak jak wy tu teraz. Masz rację. No nie grali od razu tak. No i nie mieli ani SMS-ów, ani telefonów, ale to wszystko zaczęło się już w czasach jaskiniowców. Pierwsi ludzie byli na świecie udokumentowani około 10 milionów lat temu. Wtedy zaczęła się muzyka, wszystkie inne instrumenty. No i żeby tak chronologicznie, a mając taki przykład, taki materiał dydaktyczny, jaki mamy dzisiaj jak orkiestrę, to spróbuję ci wytłumaczyć to od początku. No wiesz, muzyka była na wszystkich poziomach życia. Na przykład muzyka ludowa. Mm-hmm. Muzyka ludowa i na przykład
Jeżeli w kościele była muzyka religijna, u bogaczy bardzo różne, których my niekoniecznie mieliśmy okazję w tamtych czasach słyszeć, to na pewno muzykę ludową znają wszyscy, nie? No, a jakiś przykład? Przykład, no to ja spróbuję zagrać, a państwo pomogą mi znaleźć tytuł. Wizytą we wnętrzu sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury kończymy dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieskiej. Zanim się jednak pożegnamy, nasza redakcja przygotowała specjalne życzenia dla tegorocznych maturzystów, za których oczywiście trzymamy kciuki. Do tematu tegorocznych matur wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania. Dzisiaj to już niestety wszystko. Do widzenia i do usłyszenia. Kolejne wydanie Panoramy już za tydzień. Startujemy punktualnie o godzinie 21:00.